Sokolim okiem prosto z Red Bull Ringu. Zapraszam na krótkie czwartkowe spotkanie. No niby czwartek, ale kibiców na austriackim torze już mnóstwo, nic dziwnego. To jest jedna z takich fajniejszych, ciekawszych europejskich destynacji. Oczywiście zdominowanych przez kibiców tego oto pana, Maxa Verstappena. Pomarańczowa armia tutaj się zjawia. No, niektórzy żartują, na przykład Lando Norris, że właściwie na cześć McLarena te pomarańczowe barwy, ale nie ma co się oszukiwać. To jest oczywiście Holandia, czyli Max Verstappen tak naprawdę, bo w przypadku Nika de Vriesa sukcesów w tym roku nie ma. I Nick de Vries, którego tu za chwilę będziemy sobie mijać, oczywiście sztucznego Nika de Vriesa, raczej na wylocie. Mówi się o tym, że nawet Ricardo jest gotowy, żeby wskoczyć do kokpitu samochodu Alfa Tauri po wakacjach. No szkoda by było, bo jak dzisiaj sobie rozmawialiśmy z holenderskimi kolegami po fachu z Viaplay, rzeczywiście taką ewentualność po pierwsze dopuszczają, po drugie trochę im szkoda, że to by wypadało akurat na wyścig na torze Zandvoort, czyli domową rundę tegoż właśnie sympatycznego Holendra. No cóż, musi wziąć się Nick de Vries do roboty. Ciekawie ostatnio to Helmut Marko skomentował, jak zwykle mający wiele do powiedzenia w ciekawy sposób, że z Christianem Hornerem czasami się nie zgadzają i właśnie jeśli chodzi o de Vriesa się nie zgodzili, bo nie był Christian Horner szczególnym fanem Holendra. No cóż, czas pokazał, że czas, pierwsza połowa tego sezonu pokazało, że rzeczywiście Horner miał tutaj nosa, że mistrzostwo Formuły E, liczne sukcesy w seriach juniorskich, to nie zawsze wystarcza, żeby od razu dobrze i szybko zacząć jeździć w Formule 1. Wyzwanie jest zdecydowanie wysokie, poprzeczka zawieszona bardzo, bardzo wysoko, no i na razie de Vriesowi to nie wychodzi. Oczywiście późny ten debiut, rzecz jasna, tutaj nie ma co się oszukiwać, też to lubi podkreślać Franz Tost, w trudnych okolicznościach ta pierwsza część sezonu, nieznane tory, dużo, dużo wyzwań, też sprint w Baku, oczywiście nie ułatwia zadania ten format weekendowy, który też tutaj mamy w Austrii, to debiutantom zdecydowanie nie sprzyja, no ale cóż, granice wymowe gdzieś tam są, a w tej walce o małe punkty, o pozycję w drugiej połowie stawki, gdzie każdy z tych punktów się liczy, zwłaszcza po ostatnim wyczynie Alexa Albona i Williamsa, z którym dzisiaj miałem bardzo miłą pogawędkę, pytałem go, czy miewał koszmary po tym wyścigu w Kanadzie, czy mu się śniły lusterka, patrzenie w lusterka i obrona, ale ze śmiechem stwierdził, że nie, nic takiego nie miało miejsca, oczywiście zachwycony tym wynikiem, ale też przyznaję, że nie na każdym torze ten samochód dobrze się spisuje i po prostu zapewnia wystarczające osiągi. Wiadomo, że niektóre weekendy trzeba po prostu przełknąć się gorzką pigułkę i jechać na tyle, na ile sprzęt pozwala. Oczywiście tutaj w Austrii, jeżeli chodzi o faworytów, o czołówkę, nie ma wątpliwości, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście wiemy dobrze, Max Verstappen wielkim fanem sprintów nie jest. Wiadomo, że jest więcej ścigania, więcej walki, jeżeli chodzi też o sesję kwalifikacyjną, ale taki format typowo wyścigowy, gdzie pracujemy nad samochodem, gdzie szlifujemy go do granic możliwości, tutaj oczywiście jest zachwiany. Mamy tylko jedną piątkową sesję treningową, wóz albo przewóz czasami, jeżeli chodzi o dobór ustawień, o sprawdzenie poprawek chociażby. Te poprawki przywiózł tutaj McLaren, także w Ferrari mamy nowe elementy. To oczywiście jest mocno utrudnione, jeżeli chodzi o pracę nad tymi poprawkami, o ich odpowiednią ocenę, oczywiście o przygotowanie do reszty wyścigowego weekendu. Kibice, które oczywiście tutaj mamy mnóstwo, mają za to rzecz jasna więcej emocji, czy kwalifikacyjnych, bo i w piątek, i w sobotę mamy kwalifikacje, czy wyścigowych, bo rzecz jasna do sobotniego sprintu dochodzi jeszcze danie główne, czyli aż 71 okrążeń tego malowniczego toru w niedzielnym wyścigu, toru, na którym da się wyprzedzać, toru, który naprawdę jest jednym z moich ulubionych, jeżeli chodzi o te w bezpośrednim sąsiedztwie Polski. Fajne ukształtowanie terenu, można podziwiać mnóstwo akcji, nawet z jednej trybuny, z jednego miejsca, a więc no, może się powtarzam, ale naprawdę każdemu kibicowi polecam wyprawę tutaj na ten tor. Oczywiście z zastrzeżeniem, że albo mieszkamy w namiocie, albo jakaś agroturystyka gdzieś tutaj w okolicy, bo taka mocno rustykalna ta okolica. Też gadaliśmy dzisiaj o tym chociażby z Walterim Bottasem. Mam nadzieję, że na streamach Viaplay będziemy mogli tę rozmowę zobaczyć. Było trochę śmieszkowania na temat pływania na Golasa. To wiemy, Walteri lubi, narzekał, że okolica jest rzeczywiście piękna, malownicza. Finowi musi się podobać, ale właśnie brakuje tych jezior, więc zasugerowałem mu, że może by tak spróbował pobiegać bez ubrania po lesie. No ale stwierdził, że w Finlandii to pewnie uszło mu na sucho, tutaj nie do końca wie, czy to by się sprawdziło i spodobało. W każdym razie jest Walteri do tego zachęcony. Zobaczymy, czy podejmie rękawice i podejmie to wyzwanie. Bo jeżeli chodzi o samą akcję na torze, to oczywiście Alfa Romeo gdzieś tam w środku stawki walczy, bije się o te drobne punkty. Ten pan to właśnie za nami, Alex Albon, ostatnio pokazał, jak to powinno wyglądać właśnie w Kanadzie, ale podkreślam, tam sprzyjał mu tor. Długie, proste, niepotrzebny jest docisk, niski opór, to jest oczywiście podstawa i tamten samochód spisywa się bardzo dobrze. Tutaj w Austrii jest gdzie wyprzedzać, mamy takie krótkie zakręty, mamy sporo prostych
a więc też ciekawa konfiguracja i też wiele będzie zależało oczywiście od skuteczności pracy w tym jedynym piątkowym treningu. Później już idziemy ostro do akcji, bardzo taki szalony ten weekend, bardzo intensywny dla kierowców, dla członków zespołów. Taki jest oczywiście urok tych tegorocznych sprintów. Przypominamy, jeszcze 4 razy później w tym sezonie to będziemy mieli. Kolejna okazja to Belgia, czyli na koniec tego maratonu lipcowego. Mamy 4 wyścigi w 5 weekendów i na Spa również będzie weekend sprinterski. Cały czas nie jestem do końca zwolennikiem tego formatu, oczywiście, jeżeli chodzi o sobotę. Głównie sobota objęta też tymi samymi przepisami parku zamkniętego, co piątkowe kwalifikacje i później niedzielny wyścig. Mam wrażenie, że lepiej było, gdyby wyłączyć właśnie sobotę z tego obowiązku, żeby też był park zamknięty na kwalifikacje sobotnie i na sprint. W sensie takie same ustawienia, ale inne niż te z piątkowych kwalifikacji i z wyścigu niedzielnego. Po tej sobocie takiej wyjętej wracamy do ustawień z piątku, jedziemy piątkowy wyścig, bo tak naprawdę w kwalifikacjach w piątek, w sobotę, wyścig w sobotę, w niedzielę jedziemy dokładnie tymi samymi ustawieniami. Oczywiście różni się masa samochodu na start sprintu w porównaniu z wyścigiem, ale tak naprawdę tych zmiennych jest niewiele i grozi nam to po prostu, że będzie sporo powtarzalności, jeżeli chodzi o kolejność, o wyniki. Oczywiście każda niespodzianka jest mile widziana. Nie chcę tutaj umniejszyć oczywiście Red Bullowi i chcieć ich porażki, nic z tych rzeczy. Natomiast dla samego widowiska, no fajnie było, gdyby coś się w samej czołówce zadziało, bo Max Verstappen zmierza po kolejne rekordy. 4 wyścigi z rzędu na prowadzenie przez cały dystans. To będzie wyrównanie rekordu, jeśli chodzi o liczbę okrążeń. Na prowadzeniu się przejedzie cały wyścig na czele, to bardzo się zbliży do rekordzisty Alberto Ascariego. No i oczywiście te zwycięstwa, które jest bardzo dumny, taki baner przygotowali, 100 zwycięstw Red Bulla, setna wygrana w Kanadzie, tyle tylko, że tak mocno im weszły te sukcesy Maxa Verstappena, że 2 wyścigi wygrane przez Sergio Pereza przypisali właśnie jemu. Wyścigi w Baku i w Monaco w 2022 roku, na tym banerze są literki Verze, niby Max je wygrał. No wiemy, że wyglądało to zupełnie inaczej, ale szampan może uderzyć do głowy przy tylu sukcesach, może jakieś takie drobne błędy możemy im wybaczyć w imię widowiska. Miejmy nadzieję, że podczas tego weekendu walka będzie pasjonująca i oczywiście zapraszam Was na kolejne spotkania z kulisami Formuły 1.